Dawno nie robiłem vlogów, nie mogłem się zabrać. Aż w końcu, mimo że miałem pomysły, pomysłów mam mnóstwo, tylko nie potrafię ich realizować, nie zawsze. Aż w końcu na ostatnim czy przedostatnim spotkaniu z psychologiem pani psycholog zasugerowała, żebym nagrał vloga o tym, dlaczego nie mogę robić vlogów. Broniłem się trochę, ciągle miałem nadzieję, że może opowiem o czymś ciekawszym niż tylko o mnie i moich problemach. Ale najwyraźniej jednak najcenniejsza rzecz, jaką mam do przekazania, to ciągle są moje problemy i to, jak sobie z nimi radzę. Nie chcę być inaczej na razie. No i zresztą to vlog terapeutyczny. To moja terapia, więc wszystko się zgadza. Dlaczego ja się nie mogę zabrać? Mózg nie jest logiczny. To sobie trzeba uświadomić. Mam wrażenie, że przyczyną takiego stanu rzeczy, w jakim jestem, jest właśnie przeświadczenie. Przeświadczenie ludzi, którzy mnie wychowywali, że ja myślę zawsze logicznie, że oni myślą logicznie. Więc jak czegoś nie robię ich zdaniem logicznie, to znaczy, że mam złe chęci. Czy jakieś złe nastawienie. A mózg nie jest logiczny, on jest biochemiczny. To jest maszyna. I z całym szacunkiem dla stwórcy, albo dla procesu doboru naturalnego, jak kto woli. Znaczy, nie ma takiej maszyny, która by się zawsze sprawdzała w każdych okolicznościach. Każda maszyna ma swoje ograniczenia. I zamiast się wściekać, należy po prostu być świadomym tych ograniczeń. Nawiasem mówiąc, wściekanie się też wynika z pewnych ograniczeń. Co teraz moi opiekunowie przyznają. Wściekali się i dalej wściekają, nieraz z poczucia po prostu bezradności. Więc to jest ograniczenie. Należy sobie uświadomić, że im bardziej jesteśmy zestresowani, tym mniej myślimy. Stres, tak mi się wydaje, po przemyśleniach z definicji, to jest po prostu przejście, większe nastawienie na działanie, a mniejsze na analizowanie. Oczywiście można nad tym zapanować, ale naprawdę trzeba wielkiego opanowania, żeby w sytuacji stresowej zachować tak zwaną zimną krew i na chłodno przeanalizować, zamiast się ciskać jak szalonym i dokonywać bohaterskich czynów, niekoniecznie sensownych. Domyślnie powinniśmy analizować sytuację, jak jesteśmy spokojni, żeby móc tą analizę przekuć na szybkie i zdecydowane działanie, kiedy jesteśmy zestresowani. Niestety, jak stres jest chroniczny, a często się to zdarza w naszym życiu, no to nie ma dogodnych warunków, żeby sobie przemyśleć. Tylko ciągle biegamy w kółko, machamy rękami niejako. Mamy do siebie pretensje, albo inni do nas mają pretensje. Czemu my nie myślimy? No czemu? Nieszczęście polega też na tym, że właśnie te osoby, które mają do nas pretensje, albo które chcą, żebyśmy zaczęli myśleć, uczą nas tego, znaczy myślą, że nas nauczą tego myślenia, stresując nas. Ja bardzo często słyszałem jako dziecko, czemu nie myślisz? Czemu jesteś taki bezmyślny? I to takim tonem, jakby to była moja jakaś, nie wiem, złośliwość, że ja taki jestem. No, ciężko jest myśleć, jak się jest stresowanym i w przypadku błędów oskarżanym o to, że się specjalnie zrobiło błąd. Specjalnie. A nieraz nie było się wprost oskarżanym, ale reakcja była taka, od razu była irytacja, kiedy czegoś nie umiałem. Ja się nauczyłem, że nie wolno nie umieć. I się nauczyłem, że skoro nie wolno nie umieć, a ja nie umiem przecież, no to będę jak ognia unikał w ogóle robienia. Oczywiście za nierobienie też można było oberwać, ale instynkt dokonywał wyboru i mówił, no bezpieczniej jest nie robić, bo przynajmniej oszczędza się energię. Tak myślę, że to jeden z czynników. Niż robić. Tym bardziej, że no właśnie. Mózg nie jest logiczny. On sobie pewne rzeczy próbuje powiązać, ale czy to powiązanie będzie adekwatne, czy nie, to zależy w dużej mierze od okoliczności, od szczęścia. Zwłaszcza im silniejszy bodziec i im mniej dojrzały mózg, tym większa szansa, że powiąże ze sobą rzeczy w sposób nieadekwatny, po prostu na podstawie, nie wiem, intensywności. To się wytnie. Generalnie jak się zastanawiałem, dlaczego ja nie lubię sprzątać. Nienawidzę wręcz. Ja się wręcz boję tego. Boję się sprzątania, bo obecnie boję się wielu innych rzeczy. Ale sprzątanie było jedną z takich pierwszych rzeczy, jaka się pojawiła i myślę, że to ciekawe, nie jestem jedyny. Wiele osób nie lubi sprzątać, ale u mnie to było szczególne. Szczególne uczucie, którego ja sam nie rozumiałem. Zwłaszcza, że kiedyś nie sprawiało mi to problemu większego. Kiedyś, ale mam na myśli kiedyś, czyli jak byłem naprawdę mały, 7 lat lub mniej. I mój opiekun, obecnie po latach, sam się mówił, że się strasznie dziwił. Co się takiego stało, że kiedyś ja tak lubiłem robić porządki, a potem nagle mi przeszło. I jak zacząłem to analizować, a zacząłem to robić dawno temu, jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi się nasunęła, to wspomnienie, jak za źle wykonane porządki, wykonane szczerze, ale źle, dostałem taki łomot, taki zjazd, takie oskarżenie, co to ja nie jestem, na pewno zrobiłem złośliwie, że pamiętam to do tej pory. Nie było to na tyle mocne, żebym to wyparł, ale jestem pewien, że było mnóstwo takich sytuacji, które były na tyle silne, że wyparłem po prostu, że to coś miało miejsce. To zapamiętałem, ale nie odreagowałem tego w pełni. Dlatego pewnie to wciąż wraca i jest na tyle traumatyczne, że nie umiem, pamiętam zdarzenie, ale nie umiem w pełni poczuć emocji, które wtedy czułem. A pamiętam, że byłem naprawdę przerażony i złym, potraktowano mnie jak najgorszego gnoja za to, że ja się naprawdę starałem, a uprzedzałem już, ja tego nie umiem robić. Ja tego nie czuję, mi to nigdy nie wychodzi. Rodzic mówił, się postarasz, to ci wyjdzie. Mniej więcej coś takiego. Masz się starać. No i się postarałem, jak umiałem. I jaka była awantura. Bo efekt nie był taki, jak się rodzic spodziewał. No i teraz mówię, dziwisz się rodzicu? Coś takiego dziwnego mogło się wydarzyć, coś takiego niezwykłego. Może jeden wrzask za dużo. I mózg sobie zrobił proste zestawienie w tym stresie, bo lepszego zrobić nie mógł. Wykonujesz obowiązek, dostajesz zjazd. Lepiej nie wykonuj obowiązku. To nie jest logiczne oczywiście, ale mózg nie jest logiczny. On jest programowalny. Możesz mu wgrać bezsensowny program. I mój rodzic wgrał mu bezsensowny program. Wgrał mu tak skutecznie, tak się do tego przyłożył, że ten program gra we mnie do tej pory. Zastanawiałem się też, bo byłem programowany też na drugi sposób, że nie wolno mi nie robić, nie wolno mi unikać obowiązków. Ale mój umysł wybrał jednak, że bezpieczniej jest nie robić. I myślę, że przynajmniej dwie rzeczy się na to składają. Po pierwsze, jak już mówiłem, nasz instynkt preferuje oszczędzanie energii. Lepiej jest nie robić niż robić. Po drugie, co jest mocniej odczuwalne? Atak przypuszczony na nas, kiedy jesteśmy na czymś skupieni, niespodziewany atak, najczęściej wtedy, czy atak, którego się spodziewamy wcześniej? Myślę, że to drugie. Jak wykonuję jakiś obowiązek, jestem na czymś skupiony, to nie musi być obowiązek. I wtedy spadnie atak, to mózg sobie koduje, ty się lepiej nie zajmuj, nie skupiaj, bo ktoś cię wtedy od tyłu może zaatakować. Ty lepiej bądź cały czas czujny, się rozglądaj, żeby jak przyjdzie atak, żebyś ty go zawczasu zauważył, przewidział i się na niego przygotował. Nawet jeżeli to przygotowanie w przypadku mnie jako małego dziecka polegało po prostu na zamarciu bez ruchu, zesztywnieniu, nastawieniu się, żeby przetrwać ten ryk rodzica, ewentualne bicie. Rzadko mnie bito, ale bałem się zawsze przeraźliwie, jakby mnie miano zaraz rozszarpać, jak była awantura. Może to... Właśnie, tu by musiał pracować rozum, żeby rozpoznać, że tak naprawdę to moje przygotowanie, ono przed niczym mnie nie zabezpiecza. Ale byłem tak zestresowany, że to rozumowanie nie działało. Po prostu włączał się instynkt, człowiek zamierał i to na poziomie tego instynktu naprawdę pierwotnego było bezpieczniejsze niż wykonanie tego, co rodzic ode mnie oczekiwał. Czułem się po prostu bezpieczniej, nie robiąc nic, będąc zesztywniałem, udając nawet wręcz, udając, że nie słyszę. Instynkt mówił, dobrze, tak twoi, nie wiem, można powiedzieć, przodkowie, tak to działało u innych zwierząt, zamierały bez ruchu i drapieżnik się powyżywał, poszukał ofiary, nie znalazł, odpuścił, poszedł. Ja tak... Jak rodzice tego słuchają, to będą mieć znowu wyrzuty sumienia. Podziwiam ich w ogóle, że to dzielnie znoszą te porównania. No ale nie mogę o tym nie mówić. Nie mogę dla swojego zdrowia i ku przestrodze innym, żeby nie popełniali podobnych błędów. Więc ja się czułem, dzisiaj to umiem tak nazwać, rzeczywiście czułem się jak mysz w norze, w którą ryczy lew. Jedyne co mogę zrobić, to siedzieć jak trusia, poczekać aż lew sobie pójdzie. Lew se poszedł, uff, mogę odetchnąć, mogę się rozluźnić. Natomiast jeżeli wiem, że lew może wpaść w każdej chwili, to wyjść z nory, żeby coś zrobić, ryzyko. Ja się tak czułem właśnie, wyjść z tego zesztywnienia, zrobić coś, obojętnie czy się pobawić, czy pouczyć, czy wykonać obowiązek zlecony przez rodziców, o który się tak pieklą, to jest ryzyko. To jest ryzyko. Jak ma na mnie spaść atak, to ja wolę być wtedy w swoim bezpiecznym stanie zesztywnienia, u siebie w pokoju, mniej więcej na swoim terenie, niż być wtedy czymś zajętym. Jak jestem czymś zajęty, to trochę tak jakby mnie lew przyłapał ze spuszczonymi gaciami, jak to się mówi. Nieprzygotowany. I znowu, to nie jest logiczne, bo przecież rodzic oczekuje właśnie, że będę coś robił. Powinien mnie nagradzać za to, że chociaż próbuję. Ale ja się czułem tak, że w taki sposób, że nie było wielkiej różnicy. Mogłem dostać taki sam opieprz, według mnie. Znaczy, ten opieprz się wiele nie różnił. Różniło się to, że jak dostawałem opieprz nic nie robiąc, to jakoś łatwiej to znosiłem, niż jak dostawałem opieprz, kiedy coś robiłem. Po prostu nic nie robiąc czuję się bezpieczniej i się nauczyłem nic nie robić. Unikać wszelkich obowiązków, wszelkiej odpowiedzialności. Mózg się już trochę chroni sam przed sobą. Wypiera z siebie poczucie odpowiedzialności, bo ono samo w sobie zrobiło się tak stresujące, że no pod wpływem tego uczucia tym bardziej nie miałem odwagi za cokolwiek się wziąć. Pamiętajcie o tym wszyscy wychowawcy, wszyscy rodzice, wszyscy przełożeni. Stresowanie motywuje tylko do pewnego, wbrew pozorom, bardzo ograniczonego momentu, a potem działa przeciwnie, bo zarówno walcz lub uciekaj, jeśli nie masz sił walczyć, a jeśli nie masz sił nawet uciekać, to zamrzyj bez ruchu. Ja ponieważ nie czułem się na siłach ani walczyć, ani nie miałem jak uciec, więc zamierałem w bezruchu. I do tego ostatecznie to jest ostateczna forma obrony, jaką myślę organizm, zwierzę może wybrać. I myślę, że to o czymś świadczy. To o czymś świadczy, że ja wybierałem od samego początku, aż niemal do tej pory właśnie tą opcję. Powinien to sobie wziąć do serca każdy, kto uważa, że jakby mi jeszcze dosrać mocniej, to ja wtedy na pewno się ruszę wreszcie i coś zrobię. Nie. Możesz mnie w ten sposób zniszczyć, ale nie nauczysz mnie niczego. Niczym nie pomożesz. Tu już się nie ma gdzie cofnąć.